Witam serdecznie, Gennady Wydudek z tej strony. Czy była taka sytuacja w Twoim życiu, kiedy usprawiedliwiałeś swoje niepowodzenie ograniczeniem, które masz w życiu? Brak pieniędzy, brak talentu, brak wykształcenia, nie dostałeś spadku od rodziców, Twoje państwo, czyli rząd Twojego państwa zawinił, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często ludzie mówią, że stan mojego zdrowia nie pozwala, czyli wymówki, wymówki, wymówki. Chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię, być może nawet z życia wziętą, bardzo ją lubię i sami zrozumiecie, o co mi chodzi, a pod koniec zrobimy podsumowanie. A historia wygląda tak. Pojawiła się na rynku pewna firma, która sprzedawała książki i dali ogłoszenie, że szukają ludzi chętnych do dystrybucji tych książek. Pojawiło się sporo młodych ludzi i niemłodych, którzy chciało spróbować swoich sił w tej dziedzinie. I wśród nich pojawił się człowiek, który miał wadę wymowy. Innymi słowy, jąkała. Jeżeli masz tą wadę, nie obrażaj się, to nie chodzi o jakąkolwiek złośliwość, tylko o... A zresztą dosłuchaj do końca. A więc, kiedy ten człowiek przyszedł do osoby, która rozdawała książki ludziom, tak zwaną dzienną porcję, którą mieli sprzedać, podszedł, no i mówi: proszę, Anet, ja bardzo chcę. No i ten trener, który miał nauczyć go, jak te książki sprzedawać w terenie, no zastanawiał się, jak mu delikatnie powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę, no nie potrafił pan wykonywać tego zawodu i sprzedawać książki, ponieważ no podstawowe rzeczy pan nie potrafi wyjaśnić. No ale z drugiej strony postanowił, że nie będzie go obrażać, więc da mu szansę, dał mu dwie książki, wyjaśnił mu, na czym sprawa polega i, jak to się mówi, odesłał go w teren. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, dosłownie za pół godziny ten człowiek wrócił, przynosząc pieniądze za sprzedane książki, prosząc jego jeszcze o kilka jeszcze. No i w ten sposób ta sytuacja w ciągu dnia powtarzała się wielokrotnie. A ponieważ tej głównej grupie ludzi, którzy przyszli, żeby zacząć współpracować z tą firmą, on dał cały komplet książek, tam po 10, 15, 20 sztuk, a człowiekowi z wadą wymowy dawał po dwie książki. W związku z tym ten przychodził bardzo często w ciągu dnia. Powtórki były aż do samego wieczoru. Przychodził po książki i mówił: proszę, jeszcze. Rozliczał się, brał jeszcze. Pod koniec dnia robili podsumowanie. Co się okazało? Że ten jeden człowiek z wadą wymowy sprzedał o wiele więcej książek niż cała ta grupa razem wzięta. Wszyscy byli zaskoczeni totalnie. Byli zdziwieni, jak to jemu się udało. Przecież facet nie potrafi wyjaśnić nic, nie potrafi podstawowego zdania powiedzieć w sposób płynny. Jak to się stało? W związku z tym postanowili jego się spytać. No i pytałem się: proszę pana, niech pan zdradzi nam tajemnicę swojego sukcesu. Pan pobił rekordy dziennej sprzedaży naszej firmy. Nikt przed panem tego jeszcze nie dokonał. A on mówi: elementarnie, prosto. Przychodzę i dzwonię do drzwi. Otwierają i od razu się pytam. Mam książkę. Bardzo dobrą. Czy od razu kupuję jeszcze i mam... czytać pierwszy rozdział. No i w ten sposób wszyscy kupowali. Wiem, że w tej chwili się śmiejecie, tak samo jak ja śmiałam się, kiedy po raz pierwszy słyszałam tę historię. Wiecie, to nie jest po prostu jakiś tam kawał, który warto opowiadać na spotkaniach. Słuchajcie, ta historia naprawdę ma głęboki sens. Masz jakąś wadę, masz jakiś problem, masz jakieś ograniczenie. Zastanów się, jak to przerobić w tą mocną stronę ciebie, kim ty jesteś. Ja nie mówię to w oderwaniu od życia. Jestem z moją małżonką prawie 20 lat.
Niektórzy z was znają jej historię, niektórzy nie. Ci, którzy nie znają, o, dużo straciliście tutaj. W tym opisie tego filmu na dole znajdźcie link do tego filmu. Obowiązkowo obejrzyjcie. Ja wiem, że niektórzy będą płakać, niektórzy będą bardzo, bardzo głęboko się zastanawiać, co ja takiego w życiu powinienem zrobić. Ponieważ jej historia jest nie tylko wzruszająca, ale jest historią osoby, która autentycznie miała ograniczeń o wiele więcej niż prawdopodobnie wszyscy wy razem wzięci, którzy teraz ten film oglądacie. I to spowodowało, że osiągnęła sukces. Jak przerobić swoje wady, swoje zalety? No, ja nie mówię o takich wadach charakteru, kiedy ty jesteś nadpobudliwy albo gadatliwy, chociaż to można przerobić akurat to. Słuchajcie, po pierwsze zadajcie sobie pytanie. Czego chcecie w życiu osiągnąć? Po drugie, zadajcie sobie pytanie, czy są ludzie, którzy mieli o wiele mniej niż wy i osiągnęli sukces? I zadajcie sobie trzecie pytanie. Na ile ja chcę osiągnąć sukces? Być może czwarte pytanie też wam się przyda. Na ile wasza historia, na ile twoja historia, historia, kiedy ty miałeś wadę, kiedy ty miałeś ograniczenia, kiedy ty miałeś problemy, i ty to przezwyciężyłeś. Na ile ta historia będzie w stanie zmienić życie innych ludzi? Ponieważ właśnie takie historie powodują, że ludziom chce się żyć, że ludziom chce się zmieniać, że ludziom chce działać. Zostań tą kolejną osobą. Skontaktuj się z nami. Poprowadzimy, pomożemy ci. Ponieważ nasza historia inspiruje wiele ludzi. Chcielibyśmy ciebie nauczyć, żeby twoja historia, historię twojego życia. Być może jeszcze nie osiągniesz sukcesów. Być może, my nie mówimy tylko o sukcesach finansowych, mówimy w ogóle o sukcesach w życiu, kiedy ty przezwyciężyłeś samego siebie i stałeś na stopień wyższy. To jest praca nad charakterem. To jest praca u podstaw. To jest misja, która trwa całe życie. Zapraszam. Witaj w klubie. Jeżeli chcesz się zmieniać i chcesz zmieniać życie innych ludzi, dołącz do nas. Zasubskrybuj nasz kanał, postaw like pod tym filmem, obejrzyj inne filmy, na pewno dowiesz się wiele, wiele ciekawych, dobrych rzeczy, które mogą zmienić twoje życie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.